Witamy ponownie na stacji Środa Miasto, a moim i Państwa gościem jest Wojciech Siódmiak, prezes Orkiestry Dętej w Środzie Wielkopolskiej. Zgadza się. Witam Wiedem Państwa. <grym> Orkiestra formalnie powstała w 1997 roku tak. uchwałą Rady Miejskiej, ale od tego czasu się wydarzyło mnóstwo, prawda? Orkiestra się zmieniła z całą no, 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 no. Bardzo dużo, można powiedzieć, bardzo pozytywnie się zmieniła. Wiadomo, że no zaczynając w tym 97, byliśmy w takim składzie e, mniejszym, e, mniejsze doświadczenie. No te lapa rozwoju e, całej orkiestry łącznie z mażoretkami, no, no, jest to bardzo... Niesamowite przodu. o czym się... Zaczynaliście też jako grupa pasjonatów e, tak naprawdę, tak. o to są wszystko ludzie, czym wszystko. Dużo części ludzi to są ludzie, którzy grali wcześniej po prostu w orkiestrze i są związani z zespołem szkół rolniczych. Początek orkiestry dentej można powiedzieć, że w większości był właśnie z, z byłych uczniów zespołu szkół rolniczych, a następnie przychodzili ludzie, młodzież, wtedy to głównie młodzież przychodziła, która chciała się nauczyć, bo w naszej orkiestrze można się nauczyć grać. Na, na, na danym instrumencie wiadomo z czym to się wiąże, no uczestnictwo w tej orkiestrze, bo to jest bezpłatna nauka. No i w pewnym momencie to przechodzi też w pasję, no bo e, trzeba sporo czasu na to poświęcić, bo to są próby, są e, wyjazdy na różne grania, e, czy obsługa chociażby już w naszym mieście, e, co niektórych czy świąt państwowych, czy kościelnych i tak dalej. Jest to czas wolny, który, bo to przeważnie są grania sobota, niedziela, gdzie to jest czas weekendowy, no trzeba poświęcić swój weekend na to i maj, czerwiec i połowa września, no to powiedzmy prawie tych weekendów brakuje. No właśnie, dzieje się mnóstwo, my za chwileczkę o tych takich najważniejszych rzeczach porozmawiamy, za chwileczkę dosłownie będziemy robili pauzę na momencik, dlatego że przejedzie koło nas kolej, kurs 14.30, a więc mają dwie minuty spóźnienia, muszą się po prostu poprawić nasi maszyniści, ale słyszeliśmy już, że kierownik pociągu zagwizdała i rzeczywiście ta kolej rusza i dosłownie za moment przejedzie po prostu koło nas. Zobaczcie Państwo, kurs, kurs 14.30 do Zaniemyśla. Ta kolej będzie wracała o godzinie 16.30 zanim myśla do Środy, czyli około 17.30

1430 już pojechał do myślałem, Myślę, muszę Państwu powiedzieć, że niemalże pełen skład, czyli na pewno ponad 200, 200 osób, na pewno ponad 200 osób tam siedziało. Powiedziałeś o tym właśnie, że każdy do was może po prostu przyjść. Tak. Czyli na jaki zasadzie to się odbywa? Bo ja rozumiem, że czasami nam się wydaje, że musimy być po prostu muzykami, żeby trafić do orkiestry w tej rodzie. A tak nie do końca jest, pewnie wystarczy mieć słuch i dużo chęci. Po pierwsze trzeba mieć słuch. Wyczucie rytmu, a szczególnie, no, i przy tym no, duże chęci poświęcenia czasu na to, bo jeżeli przychodzi ktoś, kto na instrumencie dentym nie grał nigdy, a może grał tam na gitarze, czy na pianinie, czy akordeonie, powiedzmy to pojęcie muzyczne już ma, ale żeby nauczyć się na instrumencie dentym, no to powiedzmy sobie ten rok trzeba poświęcić na samą naukę, żeby wejść w szeregi orkiestry i móc zacząć no jeszcze nie wszystko, ale już jakiejś części utworów grać. Macie u siebie takie osoby właśnie, które przychodziły jako zupełnie takie świetne, tak, Które tak naprawdę miały chęć, ale nie potrafiły. Tylko wiedziały po prostu, że świetnie to po prostu wygląda. Tak, to wróćmy do początku. To, że byli tam uczniowie zespołu szkół rolniczych, ale to też byli pasjonaci. Potem, jak przychodziła młodzież z różnych Yy, powiedzmy, stron nie tylko do zespołu szkół rolniczych, oni przychodzili, zaczęli się z nami uczyć. Po pewnym czasie, jak już instruktorzy stwierdzili, że już jakieś tam utwory mogą zacząć grać z orkiestrą, po to, żeby się też znowu obyć grać z orkiestrą, bo samemu się gra inaczej, w zespole się gra inaczej. I to jest na takiej zasadzie, że przychodzisz, uczysz się, yy, my wciągamy. Yy, tak, jak my tą naszą orkiestrę zresztą nazywamy Rodziną. I, i wtedy no, to zależy, jak szybko będzie, będzie ta osoba z nami już uczestniczyła w tych naszych wydarzeniach, to dużo też zależy od nich. Bo instruktorów na dzień dzisiejszy, zawsze mieliśmy dobrych instruktorów, ale no, chcę wspomnieć, że na dzień dzisiejszy no, wszystkich instruktorów mamy no, z wysokiej półki. Wie pan, że o orkiestrze jakordzi mówi się pewno, że tata siódmiak i mama siódmiakowa. No może bez przesady, tak już nie. bo. Ale, ale bez wątpienia jest ten silny element, który tę orkiestrę cementuje w postaci waszej rodziny. No, może w jakimś stopniu tak, bo to, to nie, nie możemy tak tego ogólniać, bo ta cała rodzina sama siebie motywuje nawzajem. Czyli no może jesteśmy tą twarzą, która właśnie o, spotyka się z wami, z, z, z gazetą czy w urzędzie na temat grań i tak dalej, to, to bardziej byśmy to określili, że jesteśmy tą twarzą do kontaktu, a ten cały motor jest w środku z całości on, bo tam jak jednego ogniwa będzie brakowało, to i tak ten motor nie będzie pracował tak, jak powinien. A jak będzie, będą wszyscy tak, jak... Jesteśmy tą rodziną, no to wtedy jest sens tej orkiestry. E, orkiestra to oczywiście podział na określone sekcje, instrumenty i tak dalej, tak, tak dalej. E, czy w waszym, w waszej grupie, w waszym zespole musiałaby być jakieś transfery, kiedy przyszedł ktoś, e, którego instrument już był zajęty i powiedzieliście, e, nie, nie, to musisz grać na czymś, nie musisz się naczęć na czymś. Znaczy, To nie, e, nigdy nie jest na zasadzie, że musisz. To musi być... E, bo przykładowo ktoś przyjdzie i powie, że chce się nauczyć na, grać na saksofonie. Powiedz... Ale po pewnym czasie uczestnictwa i graniu no stwierdzisz, że to nie to. No jednak to nie ten instrument. Chciałbym przejść na inny. Jeżeli mamy takie możliwości, nie ma. Nie ma, że musisz przejść. Nie. A były osoby, które przeszły powiedzmy z liry na tubę. No i no to są też takie przeskocznie, ale to, to ciągle musi być ta pasja, bo wtedy każdy instrument jest. Ja może lub w dłuższym czasie do opanowania. Ty czujesz ten rozwój zespołu całej grupy po prostu, którzy no pewnie też troszeczkę się zmieniają, zmienia się wasz repertuar, w pewnym momencie przyszły dziewczyny, które wspaniale tańczą, czujesz ten rozwój i widzisz, że to jest taki dobry kierunek, który daje wam ciągle jeszcze taką przestrzeń do kolejnych ciekawych rzeczy? Myślę i mam nadzieję, że będzie się to tak działo właśnie, że będzie ciągle ten krok do przodu. Ja wiem, że kiedyś ten krok może być ten do przodu. To o może powiedzmy tak, raz jest, że idziemy przez cały czas, a czasami jest troszeczkę spowolnienie hmm. albo lub przyspieszenie. Nigdy nie jest to jakieś tak bardzo. Ale istnienie orkiestry na pewno zawsze jest, na razie jest i będzie w najbliższych latach na pewno działało i orkiestra będzie na pewno działała. Ja jest jeszcze bardzo ważnym elementem środy powiatu śledzkiego, bo poza tym, że oczywiście występujecie u nas, to oczywiście występujecie też poza powiatem. Ale chciałbym zapytać o repertuar. Czy macie takie swoje ulubione motywy, albo Ty masz takie swoje ulubione utwory, które byłbyś gotów grać zawsze i wszędzie? Ulubionych utworów wśród grających na pewno jest wiele, bo każdy z nas lubi coś tam, może inny temat muzyki, może inny rodzaj muzyki, ale jest wiele utworów, które na pewno byśmy powtarzali, chociażby był teraz na koncercie karnawałowym powtórzony Piraci z Karaibów, tak. który no, i dla nas, i dla publiczności no Zawsze wreszcie. Zrobił no, wrażenie i dreszcze. No, Powiedzmy sobie, jest to dla nas wysoki próg. Zagranie tego utworu było naprawdę wysokim, wysokim progiem, żeby to no, nie ćwiczyliśmy tego pół roku. O to też chciałem zapytać. Ile czasu po prostu potrzeba na to, żeby utwór dopracować i żebyście mogli go publicznie odtworzyć? Kwestia utworu. Kwestia. Piraci? No, bardzo długo. Są utwory, które, no zresztą sam że zauważył na, na, na którejś z poprzednich prób, że no rozdał nuty i takie rozczytanie było bardzo, bardzo szybkie. I są utwory, które przechodzą nam, do, powiedzmy, może nie, nie z łatwością, ale bardzo szybko jesteśmy je w stanie opanować. I tam, powiedzmy, no nie tam po dwóch, trzech próbach, bo to w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale no powiedzmy po tym pół roku już dany utwór jest tak wyszlifowany, no a już na poziomie właśnie Piratów, czy Bohemiansu, no to to już trochę potrzeba czasu. A jak wygląda ustalanie samego repertuaru? Czy to jest tak, że to jednak Kapelnis proponuje Wam co zagrać? Czy też przychodzicie po prostu i mówicie do Konradzie do Konrada Boryckiego Konrad, zagrajmy to, spróbujmy to i Konrad rozważa to i przynosi dół. Nie ma z tym problemu, zawsze jest na to otwarty. Zresztą zawsze na tym polegała praca Tej, poprzedniego kapelmistrza i teraz obecnego Konrada Boryckiego, bo to też nie, nie tylko daje pole do takiej wspólnego, wspólnego zaufania, wspólnej rozmowy to właśnie nie tylko narzucanie, że owszem, główny głos zawsze ma kapelmistrz, czy repertuarze muzyczne, ale jeżeli my się do niego zwracamy, e, że na przykład chcielibyśmy zagrać, no szczelam, takie teraz, te głupi przykład, może pszczół baję, tak. No to... no to czemu nie? No możemy ją zagrać, tak, no bo no to nie jest tylko, że szufladka i bo w tych utworach jest tak, taka przestronność gatunkowo-muzyczna, że. I może być takie aranżacje, które pozwalam się wykazać całej orkiestrze. Kwestia jest tylko właśnie dostać odpowiednią aranżację. No bo to, że wymyślimy utwór, czy nawet sam kapelniś wymyśli utwór, to jest jeszcze nie wszystko. Naj naj najważniejszą sprawą jest znaleźć odpowiednią aranżację. Żeby to wtedy i brzmiało, no i było osiągalne muzycznie, technicznie dla, dla nas tutaj e, grających. Macie swój kalendarz e, na cały rok, rozumiem, że być może czasami coś tam wypada dodatkowego, ale generalnie kalendarz jest stały. Dla was największym, najważniejszym takim wydarzeniem to jest z całą pewnością koncert karnawałowy, ale występujecie też na wszystkich tych najważniejszych naszych uczczos patriotycznych. Tak, obsługujemy wszystkie. 3 maja się zobaczymy. Zobaczymy się, zawsze tutaj drżymy, bo to ten 3 Maja przykładowo to zawsze się zbiega przeważnie z, z bardzo długim weekendem. No i jak to no, orkiestra jest nie kompletną. No w stu procentach nie, ale no, zawsze mamy tą nadzieję, że jesteśmy w stanie obsłużyć i ten e, mszę i pójść pod e, pomnik, tam zagrać i czy hym, czy, czy jeszcze jakieś pieśni, no i zawsze to obsłużyć. Wszelkie uroczystości tutaj, powiedzmy, miejskie czy kościelne dotyczące naszego miasta, no raczej y, chyba się nie trafiło, żebyśmy nie obsłużyli. A kalendarz, no wiadomo, koncert karnawałowy to jest najważniejszy w tym roku. Zawsze pełna sala, zawsze pełna sala. Powiedzmy sobie szczerze, profesie, że to jest zawsze pełna sala ludzi, którzy po prostu czekają na to i przychodzą a często. Nawet kilkadziesiąt minut wcześniej, żeby tam usiąść, żeby przesądzając sobie dobre miejsce, bo wiem, takie przykłady też znam. No zgadza się. Nie powiem, nie powiem bo no. godzinę półtorej wcześniej potrafią ludzie już przychodzić, zajmować miejsce. Owszem, fajnie i to. Ale właśnie to, że ci ludzie tam przychodzą i jest ta pełna sala, to jest dla nas sens przygotowywania tego koncertu. Bo to nie tylko jest satysfakcja, że zagraliśmy jakiś utwór, ale. Że mamy dla kogo to zagrać. No, bo to jest ta radość. Oczywiście. No i te bisy, prawda, które mogliby się wykonywać pewnie do. Tak, pory ja Później że... pory nocna. Ja wiem, że czasami na przykład no, w tym roku był trochę za długi ten koncert, ale no trochę nam się wymsknęło spod kontroli. Ten było, fan... było fantastycznie, słuchaliśmy, było fantastycznie. 19 maja festiwal orkiestr Dętych na Starym Rynku. Tak. Duże wydarzenie. Duże wydarzenie będzie łącznie pięć orkiestr. Jest to około, powiedzmy samych grających około 250 muzyków. No i oczywiście grupy tańczące, marżonetki, które uświetniają te występy muzyczne orkiestr. No bo powiedzmy sobie szczerze, no ten taniec tych dziewcząt bardzo uświetnia nasze, tak. nasze koncerty czy nasze występy, bo też yy, nie tylko słuch, ale i wzrok jest ważny, tak. Bez... Także, no, festiwal. Następny festiwal o My już dzisiaj oczywiście zachęcamy Państwa do tego, abyście 19 maja wpisali sobie e, ten e, festiwal w swoje kalendarze i byście koniecznie przyszli na stary rynek. Trzymajmy kciuki, żeby pogoda dopisała. I żeby... To jest najważniejsze. <laughs> I aby było pięknie. Tak. I abyśmy mogli posłuchać fantastycznej muzyki. Wojtku, prezesie, bardzo dziękuję za przemiłe spotkanie. Do zobaczenia w takim razie 3 maja podczas przemarszu z Kolegiaty Podponnik Jana Henryka Dąbrowskiego. Na festiwal zapraszamy od godziny 14 na stabiego. Od 14 19 maja. Dobrze. Drodzy Państwo, ja jeszcze kilka zapowiedzi jestem Państwu winny. Może pierwsza zapowiedź jest taka, że pamiętajcie, że kolejka pulsuje zarówno 3, jak i 5 maja. Godziny wyjazdów to jest ze środy o godzinie 10.30, 14.30, natomiast wyjazdy za nie o godzinie 12.30, 16.30. Sprawdźcie na Facebooku, aby dobrze zapamiętać to. E, sprawdźcie na stronie śledzkiej kolei powiatowej. Natomiast przypominam oczywiście, że mamy kolejne dwa dni świąteczne. Jutro, 2 maja o godzinie 15, nad Jeziorem Śląskim e, odbędzie się jak co roku bieg z flagą. Ci, którzy biegną, dostają flagę i zabierają ją oczywiście do domu. Podczas tego wydarzenia będzie można sobie zbadać jeszcze poziomy cukru we krwi, będą diabetycy. Ja zawsze zachęcam, aby tę profilaktykę robić i zróbcie to naprawdę, bo to jest fantastyczna okazja. Natomiast 3 maja w ramach obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja o godzinie 10 w bazylice kolegiackiej msza za ojczyznę. Po niej oczywiście przemarsz pod generała Dąbrowskiego. O 14 rozpoczynają się z jeziorem animacje dla najmłodszych, a później już dwa wydarzenia muzyczne. Najpierw o godzinie 18 zespół Spajna, a o godzinie 19 koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni z Janiną, Januszem Janiną Iwańskim w roli wokalisty. I na tym powoli kończymy. Jeszcze tylko Państwu przypomnę oczywiście, że partnerami biznesowymi tego wydarzenia była firma Weles Barposz Sumowski i fajne miejsce, czyli kawiarnia i miejsce pozytywnego spędzania czasu, a już teraz dla Państwa na sam koniec utwór Piotra Nowaka póki światło w sobie noszę. Ten utwór miał premierę dosłownie dwa dni temu, sprawdzałem dzisiaj rano 22 tysiące wyświetleń na YouTubie. Oczywiście Piotr Nowak to jest człowiek od nas, to jest człowiek, który tutaj tworzy, to jest człowiek, który robi fantastyczne rzeczy, ale ten teledysk musicie zobaczyć, bo naprawdę dla mnie powalający. My widzimy się w niedzielę o godzinie 18 w przeglądzie Tygodnia Średzkiej. Będą wspaniali goście. Do zobaczenia. Miłej majówki. Sponsorem odcinka jest firma Veles Badania Gleby. Przygotuj się do nowego sezonu i miej glebę pod kontrolą. Sponsorem odcinka jest wedziernia fajne miejsce z placem zabaw, strefą relaksu, najlepszą Bubble Tea i tylko. Przejdź i przekonaj się sam. Fajne miejsce: środa Wielkopolska, czerwony wełkrzyża 7.